Dzień dobry, cześć. Cześć. Witamy was bardzo serdecznie. Z tej strony Jasiek Krzeptowski, Sabała. I Daniel Wal. Witajcie. Spotykamy się dzisiaj z wami, bo chcemy z wami porozmawiać o tym, co dla was, ale dla nas też jest bardzo istotne. W wielu punktach są to rzeczy, które są istotne po dwakroć, bo i przyroda, bo to najważniejsze, ale też sport są tym, co w jakimś stopniu nas łączy i co stanowi wspólną pasję. My tak naprawdę z Jaśkiem chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o czymś, co się tak bardzo ogólnie nazywa ideą ochrony przyrody, ale osadzoną w bardzo konkretnej sytuacji, bo w sytuacji rywalizacji sportowej i zawodów sportowych. I zastanawialiśmy się, jak o tym porozmawiać, żeby nie mówić o samych zawodach, bo zawody przecież są taką przestrzenią, która jest w sposób bardzo taki konkretny, skodyfikowana. I wszystkie postawy w zasadzie, które są takimi postawami istotnymi z punktu widzenia ochrony przyrody, są regulowane przez regulaminy właśnie, a też praktyka ostatnich lat, mówię to trochę z perspektywy osoby, która uczestniczy też w zawodach biegowych, jest taka, że organizatorzy bardzo restrykcyjnie podchodzą do tego, co jest zapisane. Więc zawody same w sobie i bycie ich częścią, to jest z punktu widzenia bycia w górach, czy bycia w przyrodzie w ogóle, czas stosunkowo mało inwazyjny. To, o czym chcieliśmy z Jaśkiem dzisiaj porozmawiać, to to, jak każdy z nas w tym okresie przed zawodami, czy po zawodach, w czasie, kiedy trenuje, kiedy bywa w górach, czy w przyrodzie po prostu, indywidualnie albo z przyjaciółmi w mniejszym gronie, zostawia ten ślad i wpływa na tą przyrodę. Jasiek, czy ty mógłbyś zarysować kilka takich obszarów, które z naszej perspektywy są absolutnie takie fundamentalne dla takiego świadomego bycia w przyrodzie, no i w Tatrach, bo przecież o Tatrach rozmawiamy, bo to ta część, która nas chyba najbardziej interesuje, którą ukochaliśmy. No myślę, że tutaj przy tej skali ruchu turystycznego, który mamy w Tatrach, bo trzeba mieć świadomość, że biegacze są częścią, nazwijmy to, tej wielkiej grupy użytkowników Tatr. Mamy miliony turystów pieszych, mamy mnóstwo narciarzy skiturowych, mamy taterników, jaskiniowych, więc wśród tych prawie 5 milionów ludzi, którzy wchodzą rocznie na teren parku, taką z punktu widzenia ochrony przyrody chyba najważniejszą zasadą to jest to, żeby być na szlaku, czyli tak zwana kanalizacja ruchu turystycznego. Często na tych szlakach są tysiące ludzi, natomiast kilkaset metrów dalej, że dzieją się w przyrodzie rzeczy mega ciekawe, ważne, bywają gatunki tam wrażliwe, właśnie przez to, że wiedzą, że my jesteśmy na tych szlakach, ale że są też takie miejsca, gdzie się nas nie spodziewają. I to z perspektywy właśnie i ochrony roślinności, która jest wokół szlaku, ale chyba jeszcze bardziej ochrony fauny właśnie jest ważne, żebyśmy nie wkraczali w tą przestrzeń, gdzie te zwierzęta po prostu się nas nie spodziewają. Bo trzeba być świadomym, że my dzielimy tą przestrzeń Tatr z wieloma dzikimi gatunkami. Więc to nie jest tak, że mamy jakąś strefę tam dla turystów i jakąś osobną strefę, jakąś ostoję przyrody, tylko jesteśmy właściwie w jednej przestrzeni. Gatunki korzystają, tak penetrują duży obszar, my też, no i czasem właśnie jesteśmy dość blisko siebie. No, ktoś by mógł powiedzieć, świetnie, ja potrzebuję większej przestrzeni, muszę się realizować. Przypomnijmy, ile tych szlaków, ile kilometrów szlaków jest tylko w polskich Tatrach, bo to chyba jest niezłe ultra. No to jest 275 kilometrów, patrząc szerzej na całe Tatry, to jest blisko 1000 kilometrów szlaków, więc rzeczywiście zagęszczenie bywa spore. Często tego nie widzimy w terenie, bo ukształtowanie terenu akurat w Tatrach jest takie, że nie widać, ale czasami 500, 600, 1000 metrów dalej jest kolejny szlak turystyczny. Więc to jest jakby pierwsza konkluzja, bycie na szlaku. Niewiele, prawda? Niewiele, ale z perspektywy tych prawdziwych mieszkańców dzikich. Tatr i dzikich mieszkańców Tatr. Tego wszystkiego, dlaczego tutaj przyjeżdżamy, nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o przyrodzie nieożywionej, ale też o przyrodzie ożywionej, jest to absolutnie istotne. Jaka jest jeszcze taka zasada, która jest zasadą absolutnie
fundamentalną, a wydawałoby się zupełnie prostą i oczywistą w realizacji. No, trzeba by popatrzeć na taki cykl życia dobowego też zwierząt, bo my jesteśmy zdecydowanie zwierzętami dziennymi, natomiast wiele gatunków dzikich zwierząt w Tatrach to są gatunki nocne, które po prostu w dzień odpoczywają gdzieś w ukryciu, a w nocy żerują, polują, migrują i to się dzieje znowu w tej samej przestrzeni, w której my jesteśmy w dzień. Bardzo często widzimy potem rano ślady tych zwierząt, tropy, tak, na śniegu, na błocie. Widzimy ślady jakiegoś polowania, resztki z jakiejś uczty wilków, która działa się w nocy. Więc jeśli nie damy tych kilku godzin na dobę zwierzątom takiego wolnego, to nie będą mieć czasu właśnie na te swoje bardzo ważne aktywności. Czyli z jednej strony mówimy jakby o pewnych takich podstawowych zasadach, elementarnych zasadach bezpieczeństwa każdego z nas. Tak, to się tutaj akurat spina bardzo, tak, w tym punkcie z bezpieczeństwem. Każdej osoby trenującej, no bo jednak to, co dzieje się, wszystkie aktywności nocne, one są w sposób naturalny obarczone zdecydowanie większym ryzykiem dla każdego z nas. Ale tu istotnym jest też to, że my wkraczamy wtedy i to jest nasza indywidualna decyzja, czy chcemy to zrobić, nie? Tak, bo tu nie mówimy o jakichś przypadkach takich awaryjnych, tak? Kiedy ktoś źle zaplanuje, czy ma jakąś przygodę, tylko właśnie o takim świadomym planowaniu, poruszaniu się w terenie. To sprowadza się do tych wszystkich wschodów i zachodów słońca. Tak, to ładnie wygląda na zdjęciach, w mediach społecznościowych, natomiast za tym zdjęciem stoi czasami kilka godzin aktywności przed świtem, po zmroku, a czasami cała noc gdzieś tam spędzona w górach. Trzeba mieć świadomość, że taki jest tłum. Nazywając rzeczy tak bardzo, przepraszam, łopatologicznie, czasem to jedno zdjęcie związane jest z tym, że jakiś osobnik czy jakieś osobniki nie mogły zrealizować swojej podstawowej aktywności. Tak, tej nocy zagrożenie na przykład, tak, tej nocy w tym rejonie ryś czy wilk nie był w stanie polować, bo kręcili się czy biwakowali ludzie. Tak to w praktyce właśnie potem wygląda. I to w sumie jest taki drugi apel, który jest apelem, w zasadzie prośbą, a w zasadzie takim pytaniem, które sami sobie powinniśmy zadać, czy rzeczywiście chcemy, nie? Jak nazywamy siebie świadomymi sportowcami, i tak, a nie inaczej chcemy bywać w tych górach, bo to jest piękne bycie w tych górach, tylko pytanie brzmi, czy rzeczywiście my jesteśmy w stanie sami i tak zupełnie świadomie odpowiedzieć sobie na pytanie, że pewna taka egoistyczna decyzja, którą podejmujemy, ma konkretną cenę. No i jeszcze tak, cały ten problem pozostawiania śladu. Tak, nasz ślad to nie tylko odcisk buta gdzieś na śniegu, na błocie, ale też często śmieci, które pozostają, które czasem gubimy, bo rzeczywiście jest tak, że wiatr gdzieś tam nam zabierze, że gdzieś tam nam coś spadnie, ale tutaj też warto być bardziej czujnym, spróbować jednak to złapać. Natomiast tutaj dużo różnych odpadków zostaje w górach i mają po prostu wpływ na dzikie zwierzęta przede wszystkim, bo to, co zostawiamy, to są różnego typu opakowania po jedzeniu, piciu, czyli coś, co pachnie, coś, co my tego nie czujemy, bo mamy słaby węch, natomiast dzikie zwierzęta czują to z daleka i często dla nich to jest taka pokusa, że zamiast szukać pokarmu naturalnie w ekosystemie, będą patrolować szlaki turystyczne i szukać tego łatwiejszego jedzenia. Jasiek, ty przez wiele lat byłeś takim gorącym orędownikiem i namawiałeś do idei, która przyszła do nas ze Skandynawii, do idei plagingu. To jest w sumie rzecz, o której warto powiedzieć, bo każdy z nas, będąc w górach, będąc na treningu, może przy okazji wykonać coś dobrego, tak? Jakby, jeżeli oczywiście taka sytuacja będzie miała miejsce, że gdzieś tam się o coś potkniemy. Nie? Tak, no wyobraźmy sobie, biegniemy sobie na Czerwonych Wierchach, jesteśmy w rejonie Ciemniaka, mamy zaraz zbiegać do Doliny Kościeliskiej i widzimy gdzieś przy szlaku pustą butelkę. Ona waży tyle co nic, więc jeśli mamy możliwość gdzieś ją schować i znieść na dół, no to to miejsce zostawimy po sobie lepszym. No to nie są nasze śmieci, tak? Można by powiedzieć, no sprzątamy za kimś, no, ale to, może to są nasze góry w takim razie. Tak, nasza przestrzeń, o którą chcemy zadbać, chcemy, żeby tam było piękniej, ale też bardziej dziko. Więc nawet taka pojedyncza śmieć zniesiona gdzieś z góry, szczególnie z takich wysokogórskich szlaków, które są nieco rzadziej sprzątane, to na pewno przysłuży się tym dzikim mieszkańcom Tatr. Ja sobie myślę, że to jest trochę kwintesencja tego, to o czym teraz powiedziałeś. To znaczy, ja postrzegam całe środowisko
osób, które angażują się w uprawianie sportu, nie tylko zawodowo, ale amatorsko. Ja myślę, że tu przede wszystkim ta część amatorska ma znaczenie, no bo w tym jest najwięcej pasji i radości, a za tym dla mnie też stoi chęć bycia w przyrodzie czy chęć bycia w Tatrach. Więc to jest jakby istota. Jakbyśmy, Jasiek, to mieli podsumować takimi trzema, czterema hasłami, które może nawet nie są apelem, to jest bardziej prośba o pewną wrażliwość. Mm-hmm. Tak, to co by to było? No myślę, że warto być świadomym, że to jest taka właśnie wspólna, nie tylko nasza, taterników, biegaczy, turystów, przestrzeń, ale wspólna nasza i dzikich mieszkańców Tatr. I żebyśmy tutaj mieli taką wrażliwość i szacunek dla nich. I po prostu spróbowali się trochę podzielić i tą przestrzenią, zostając na szlaku, i tą dobą, żeby dla nich też nie zabrakło miejsca i po prostu nic po sobie niepotrzebnego nie zostawić, czyli zminimalizować ten ślad, a być może właśnie czasem się schylić i zostawić te góry piękniejszymi niż, czy to otoczenie szlaku tak piękniejszym niż było przed nami. Ja sobie myślę, że to schylenie może być bardzo fajne, bo to zawsze taka dodatkowa mobilizacja. To cóż, życzymy wam wszystkim powodzenia, fantastycznych wyników, życiówek, radości, zero kontuzji i tego i wam i sobie chyba życzymy, żeby te Tatry pozostały takie, jakimi są, żebyśmy zostawiali jak najmniejszy ślad po sobie, najlepiej wcale. Dzięki. Dzięki wielkie.